właściwie to cała dzisiejsza konferencja mówi o zmianach na rynku kapitałowym, ale chciałem zwrócić szczególną uwagę na to, że ona jest o tyle na czasie, że Komisja Europejska w zeszłym roku we wrześniu przyjęła tak zwany Digital Finance Package. To jest bardzo ważne, ponieważ łączy ze sobą cztery bardzo istotne obszary. Po pierwsze, podejście do kryptoaktywów, uregulowanie kryptoaktywów. Druga kwestia to bezpieczeństwo, w zasadzie odporność cybernetyczna. Nie bezpieczeństwo cybernetyczne, ale właśnie Digital Operational Resilience, czyli odporność. Bardzo ważna regulacja, nad którą pracuje Unia Europejska. Kolejna rzecz to jest Digital DLT Pilot Package, związany z takim pilotażem w zakresie infrastruktury tradingowej i infrastruktury posttransakcyjnej na platformie DLT. I ostatnia kwestia to są płatności, czyli uregulowanie płatności za pomocą aktywów, za pomocą pieniędzy cyfrowych, które to coraz bardziej są istotne, jeśli chodzi o gospodarkę światową. Trendy wskazują na to, że wraz z upływem lat coraz więcej aktywów będzie tokenizowanych, coraz więcej aktywów będzie w cyfrowym świecie obracanych. I to jest niezwykle istotne. Stąd warto na to zwracać uwagę, warto być do tego przygotowanym, warto tę kwestię uregulować. Już w wielu krajach Unii Europejskiej aktywa cyfrowe są, mówiąc krótko, uregulowane i legalne. U nas ciągle podchodzimy do tego bardzo ostrożnie i bardzo dobrze. Natomiast liczę na to, że wraz z przyjęciem tych rozwiązań związanych z Digital Finance Package Komisji Europejskiej, potem przyjętych przez Parlament Europejski, uda się tę kwestię również w naszym kraju uregulować. Z punktu widzenia KDPW, jako infrastruktury rynku kapitałowego, niezwykle istotne jest przede wszystkim odpowiadać na potrzeby rynku, ale i przygotować się na przyszłe zmiany. Stąd nasze prace związane właśnie z platformami DLT, stąd nasze prace technologiczne i pierwsze próby produkcyjnego wdrożenia rozwiązań opartych o technologię blockchain, o technologię DLT. Mamy tutaj sukcesy, aczkolwiek jeśli chodzi o rozrachunek, jeśli chodzi o aktywa cyfrowe, jeśli chodzi o przede wszystkim kryptowaluty, podchodzimy do tego ostrożnie i zgodnie z regulacjami.